Beniaminek z Iławy przed tym spotkaniem miał 2 punkty przewagi. Początek był wyrównany. W 23 minucie po szybkim ataku Jezioraka Sławomir Przytuła zmarnował 100% sytuację strzelecką. 5 minut później, po indywidualnej akcji, Remigiusz Sobociński wszedł w pole karne i z bliska strzelił, zdobywając prowadzenie dla gospodarzy. Po utracie bramki zawodnicy Wisły rzucili się do ataku. Doskonałej sytuacji nie wykorzystał Tomasz Kulawik. W 41 minucie Zenon Ziętarski podał do Cezarego Bacy, ten po rajdzie zacentrował na pole karne, a tam w zamieszaniu najszybciej do piłki doszedł Jarosław Płoski, strzelił 2. gola dla gospodarzy i ustalił wynik meczu. Wisła miała kilka znakomitych okazji do strzelenia bramki, jednak napastnicy drużyny Białej Gwiazdy nie potrafili pokonać znakomicie spisującego się w bramce Jezioraka Jarosława Talika, który w tej rundzie zachował czyste konto w meczach rozgrywanych na stadionie w Iławie. Gra prowadzona była do końca fair. Wisła próbowała odrobić straty, ale bezskutecznie. Mistrzem jesieni z przewagą 4 punktów nad Petrochemią został Jeziorak Iława. Ja bym chciał wyróżnić wszystkich zawodników, całą grupę zawodników, która brała udział w tych rozgrywkach. Z tym, że dla mnie takim ojcem, takim duchem tego zespołu to przede wszystkim Daniel Dyluś. No to ja dumny jestem z tego, że udało mi się tego zawodnika sprowadzić do Iławy. Jest to taki ojciec, który pokieruje zawodnikami, tymi młodymi zawodnikami na boisku. Jest kontaktem między nami, trenerami, a zawodnikami na boisku. Dobrze się stało, że zawodnik znalazł się tutaj u nas i dużo nam pomógł. Ci chłopcy nabrali pewności, wiary w siebie. Na trybunach Iławskiego Stadionu doszło do gorszących ekscesów. Fatalnie zaprezentowali się kibice krakowskiej Wisły, którzy zaatakowali fanów Jezioraka. Doszło do bitwy z policją.